książka dla mnie jest pięknym zwieńczeniem mojej 4-letniej nauki w Teśniaku. Dla mnie studiówka jest spełnieniem marzeń dzieciństwa. Dla mnie jest bardzo ważnym wydarzeniem, przez którego teraz nie mogę spać i się uczyć. Fizyka, matematyka i angielski. Ja angielski i matematyka. Historię i polski. Polski i angielski. Język polski, język angielski i matematyka. Polski, historię, angielski. Dobry wieczór Państwu. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dobrze trafiliście, to ta cudowna uroczystość to bal studniówkowy uczniów Krasieniaka. Pragniemy gorąco powitać dyrekcję szkoły, prezydenta miasta Ciechanów, pana Krzysztofa Kosińskiego wraz z panią Karoliną Kosińską, starostę powiatu ciechanowskiego, pana Jana Andrzeja Kaluszczywicza wraz z panną Hanną Rokicką, wychowawców, wszystkich nauczycieli,
rodziców z Komitetu Studniówkowego, pozostałych gości oraz oczywiście nasze koleżanki i kolegów oraz osoby im towarzyszące. To dzięki Wam nasze spotkanie stało się faktem. Na ten dzień, a właściwie na ten wieczór, czekaliśmy 4 lata. Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych. Ale może lepiej nie przypominajmy o tym, w końcu dziś chodzi wyjątkowo o zabawę, a nie naukę, jak to zwykle w szkole bywa. Chcielibyśmy gorąco poprosić pana starostę Jana Andrzeja Kaluszkiewicza o kilka słów przemowy. Witam Państwa serdecznie, szczególnie młodych ludzi, Państwa dyrekcję, Pana Prezydenta, Panią Siedzibę. Ale chciałbym życzyć szczególnie młodym ludziom, młodym maturzystom połamania piór na maturze. Absolwenci Kraśniaka nigdy nie poddają się. Dziękuję bardzo. A teraz poprosimy Prezydenta Miasta, Pana Krzysztofa Kozińskiego, o skierowanie do nas kilku ciepłych słów. Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, bo czuję się częścią Waszej, naszej kraśniakowej rodziny jako absolwent tego liceum. Trzymam bardzo mocno za wszystkich maturzystów kciuki. Życzę Wam tego, aby spełniły się Wasze marzenia co do kierunków, uczelni, na które chcecie aplikować. Ale mam do Was dzisiaj jedną ważną prośbę, mam do Was apel. Zapomnijcie dziś o przygotowaniach, zapomnijcie o nauce, zapomnijcie o tej maturze i tych egzaminach, które Was czekają. Dziś macie się po prostu świetnie bawić. Bez stresu, bez presji. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi Miasta za przemówienie. I chcemy dziś pokazać wyrazy naszej wdzięczności i podziękować dyrekcji za to, że mieliśmy możliwość kształcenia się w tak wygodnych warunkach, za opiekę i troskę okazywaną w czasie naszej edukacji. O wystąpienie i przyjęcie upominku prosimy Panią Dyrektor Marzannę Zdzisławską, Pana Wicedyrektora Mariusza Stawickiego i Pana Wicedyrektora Arkadiusza Śpiewaka. Dziękuję. Kochani, zanim przejdziemy do kolejnego zaplanowanego punktu, ja proponuję Państwu niespodziankę w wykonaniu Pana Starosty. Bardzo proszę, to była taka niespodzianka ukrywana, nie wiem, czy ona się gdzieś tam nie wymknęła, ale zapraszam. Prosimy Państwa o wystąpienie i przyjęcie upominku w ramach naszej wdzięczności. Panią Katarzynę Żbikowską, wychowawczynię klasy 4 BM, Panią Joannę Śpiewak, wychowawczynię klasy 4 A, Panią Małgorzatę Konieckiewicz, wychowawczynię klasy 4 BA, Panią Beatę Gogolewską, wychowawczynię klasy 4 MGA, Panią Ewę Poniatowską, wychowawczynię klasy 4 NIB i Pana Mariusza Dukoszewskiego, wychowawcę klasy 4 NIB. Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszym wychowawcom.
byśmy mogli rozpocząć, proszę panią dyrektor Marzannę Zmysłowską o wystąpienie. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że możemy uczestniczyć w balu i dlatego z tego miejsca w imieniu wszystkich zaproszonych gości serdecznie dziękuję Wam i Waszym rodzicom za to, że możemy ten ważny wieczór spędzać wspólnie. Rocznik wyjątkowy, może nie tylko, że czteroletni, ale chociażby starosta na Studniówce gra. Myślę, że w Polsce takiej szkoły nie ma. Jak powiedział Pan Prezydent, nasz absolwent, Pan starosta, nasz absolwent, Pani Hania Rokicka, nasza absolwentka. Słuchajcie, my jesteśmy jedną wielką rodziną i chcę, aby te wspomnienia zostały razem z Wami. Aby to wszystko, czego tutaj doświadczacie, po latach wróciło do Was zdwojoną siłą. Dziękuję Waszym wychowawcom, nauczycielom i życzę tego, abyście się dzisiaj świetnie bawili. Ale najważniejsze, żebyście byli szczęśliwymi ludźmi. Bo to szczęście decyduje o tym, co chcecie w życiu robić. A szczęśliwy to nie jest ten, co wszystko ma, tylko ten, który cieszy się z tego, co ma. I tego serdecznie Wam, kochani, życzę. Kochani, my tutaj też jak stoimy, wszyscy też jesteśmy absolwentami. Gdybym teraz zapytał, niech podniosą ręce absolwenci, przyszli absolwenci Krasiniaka, to byłby tutaj las rąk, prawda? I to nie my jesteśmy najważniejsi. Wy jesteście najważniejsi. W tym momencie najważniejsi są wszyscy ci, którzy tworzą tę naszą kraśniakową wspólnotę. Polonez, to znak wspólnoty. Przejdziecie dzisiaj symbolicznie w tym tańcu z młodości do dorosłości. Będziemy z wami teraz, będziemy z wami w maju, będziemy z wami zawsze. Dziękuję bardzo. Ja zakładam, że wśród nas wszystkich kondycja jest. Życzę wszystkim wytrwałości, zarówno w dniu dzisiejszym i aż do rana. Wytrwałości w nauce, żebyśmy wszyscy dotrwali do tego maja, ale przede wszystkim zdrowia i szczęścia, wspaniałej zabawy. Kochani, to o czym powiedział pan dyrektor. W maju trzeba liczyć też na nas. Pamiętajcie, dobrej zabawy. Z szczególnymi podziękowaniami chcielibyśmy się udać do pana Sławomira Ruszkowskiego oraz pana Wojciecha Tanarowskiego za naukę nas tak pięknego tańca, jakim jest polonez. Poprosimy pana na panów do środek. Przyłączamy się do życzeń i do podziękowań, które mówiły nasze dzieci. Powiem tak, dla nas jest to dzisiaj bardzo wzruszający moment patrzeć na naszą młodzież, która wkracza za chwilę w dorosłość. My, jako rodzice, dołożyliśmy jedynie niewielką cegiełkę do tych przygotowań, jedynie ich wspomagaliśmy, a tak naprawdę to jest ich bal. Ja jestem z nich ogromnie dumna, że poradzili sobie z organizacją tak dobrze. A dzisiaj zostaje mi życzyć wszystkim udanej zabawy. Dziękujemy bardzo. Teraz pragniemy Wam umilić początek tego balu występami artystycznymi naszych kolegów. I'm gonna waste this.
każe tradycja, należy rozpocząć dostojnym, staropolskim tańcem Polonezą. Podniosą atmosferę tej chwili najlepiej oddają słowa naszego wielkiego poety Adama Mickiewicza, zawarte w Panu Tadeuszu. Pod Pomorze rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kondusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, pierwszą parę prosił. A zatem powtarzając za wieszczem, Poloneza czas zacząć. Thank you.
Thank you.
Witam, słuchajcie, szybkie pytanko. Czym dla Was jest studniówka? O, taką ostatnią imprezą z klasą i takim ostatnim momentem odpoczynku przed maturą. Życiem. Oczywiście, że życiem. Całe życie się szykowałem na tą studniówkę. No dla mnie największą zabawą przed maturą. Rozgrzewką do matury. Kupą organizacji, proszę Pana. Kupą organizacji. No super imprezą, no. Dla mnie studniówka jest okazją, żeby zrobić slej, żeby się po prostu wybawić i odstresować przed maturą. Dziękuję. A uczysz się do matury? Tak. Pewno, że się uczę. Codziennie po 2 godziny, fizyka, matematyka. Trochę zaczęłam już wcześniej, ale teraz po studniówce tak siadam konkretnie do nauki. No bo jeszcze już 3 miesiące zostały, już jest niewiele czasu, więc trzeba trochę przysiąść. Jeszcze nie. No ja już tak po trochu, 3 miesiące zostały, to tak. Myślę nad tym intensywnie. Tak, cały czas. Cały czas. Ile będzie procent z matmy? O! Byle 30! Chciałbym 80, ale pewnie wyjdzie koło 50-60, może 70, ale to trzeba się pouczyć. 90. Sporo. A czy to jest najbardziej pesymistyczny ten obraz? 12, lubię parzyste liczby. Z matmy? 100. Wszystko. Myślę, że nie. 99, żeby nie być takim optymistą w 100%. To będzie 99. Z matmy? Tak jak wódka, 40. Thank you.
Thank you.